I ostatni temat, mieszkanie kupiłaś albo kupujesz? Dom. Ło, wow, moja droga, dom. Dom, tak, segment w Bliźniaku, pod Łodzią. Będzie teraz remontowany, także nie mogę się doczekać. Z jednej strony się boję, bo wiem, jaki to jest stres, no ale jakoś dam radę. Jaki masz, jaką masz wizję tego domu? Wzięłam projektantkę, przedstawiłam jej swoją wizję i teraz czekam na projekt. A jaka jest twoja wizja? Jasno, ciemno? Jasno, z połączeniem drewna, taki trochę styl glamour, ale żeby właśnie gdzieś tam było drewienko. A czy ty zamierzasz oszczędzać na wyposażeniu tego mieszkania, czy wiesz, piekła nie ma? Zamierzam rozsądnie wydać pieniądze. A, czyli nie będzie jakiś szaleństw, że wiesz, coś za 100-200 tysięcy? Nie, nie. Dobra, a co będzie takim twoim najfajniejszym punktem w tym domu? Co będzie taką twoją perełką w głowie czy w oku? Jakoś tam jakaś perła jest. Garderoba, tam gdzie będzie królestwo makijażu. A ile metrów? 110 metrów. I sama? Będziesz mieszkała? Czy z kawalerem? Z pieskiem i dwoma kotkami. A nie będziesz się bała być na takich włościach sama? No bo wiesz, 110 właśnie metrów. Nie, dlatego sobie wybrałam miejsce, gdzie będę miała wokół sąsiadów, bo jest to osiedle domków jednorodzinnych. Zamknięte osiedle. Dla bezpieczeństwa to zrobiłam, bo już raz mieszkałam już na takich, na pustej przestrzeni i niestety mnie okradli. Jak byłaś w domu, czy ciebie nie było? Jak nie było mnie. A co ukradli? Dużo, dużo kosztowności, dużo biżuterii. Ale myślisz, że czaili się na ciebie? Kiedy to było? Myślę, że wiedzieli, planowali to, ponieważ zrobili to w urodziny Karola, kiedy była duża impreza w miejscu publicznym. Dobra, to co tam zginęło z takich kosztowności? Pierścionek zaręczynowy zginął. No, czyli jeżeli wyceniała ci policja straty, to ile wyszło? Prawie 200 tysięcy. Kurde. No to nikomu co? Tego nie życzę, jest to bardzo nieprzyjemna sytuacja. Wyprowadziliśmy się z tego domu, bo po prostu było nieprzyjemnie. Kiedy widziałam cały rozwalony dom, że oni szukali w bieliźnie, w rzeczach prywatnych i potem był taki niesmak. Nie chciałam tam po prostu wracać do tego domu. Jeszcze właśnie u nas Kajetan był, Góra, przyjechał i jemu ukradli kluczyki do auta. Prawdopodobnie chcieli skraść to auto, ale zobaczyli, że no chyba nie bardzo. I wyrzucili te kluczyki, w ogóle nie wiadomo gdzie, nie mogliśmy znaleźć tych kluczyków. Ciężka sytuacja. A znaleźli przestępców czy nie? Czy policja umorzyła? Umorzyła. No to ja nie jestem zdziwiony. No. Ty też chyba nie byłaś. Nie. No dobra, Justynka, dziękuję bardzo. Życzę ci udanego seansu. No, dziękuję bardzo, tobie również. Dzięki. Dziękuję bardzo.